Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maroko Bragie, a to jest kolejny materiał z gry Nioh 2 i już to jest chyba trzeci odcinek, który poświęcamy misji trzeciej, fabularnej w trzecim regionie, czyli Ptak w klatce. Dostań się do zamku Azaje Nagamasa i uratuj panią Ochi. No i dostaliśmy się do tego zamku, wszędzie tu jest pułapek, dużo znajdziek itp. itd., ale udało mi się w końcu ogarnąć kapliczkę, materiał się stosuje. Materiał nam się strasznie przedłużył przez to wszystko, ale no nic. Tak, wykorzystałem kosmyk włosów ninja i miałem jeszcze jeden punkcik i mam dwa. Pomyślałem, że możemy iść tutaj, słuchajcie, w taką umiejętność jak ograniczenie stopniowo obrażeń od trucizny i od ognia. Tylko to jest dosyć rozbudowane. Rozbudowana, słuchajcie, umiejętność, ale będziemy szli w tym kierunku. Cyk. Później odblokujemy sobie to. Tylko, że tutaj trzeba to pozyskać. Tu. I tu, trzy punkciki. No ale zawsze coś. Powiem wam szczerze, zwiększa rozłożone w czasie obrażenia. To też może być dobre. Ale to po kolei wszystko. I tak, musimy przeanalizować, ile rzeczy tutaj zdobyliśmy ciekawych. Bo trochę tego jest. Ładowanie kij, szczęścia, obrażenia otrzymane od tyłu. Ładowanie animy, ładowanie grobu. Kion, wskaźnik, premia do obrony, odwaga. Zestaw do kaligrafii, ładowanie anime, ładowanie grobu, obrażenia w czasie. Siła ninjitsu. Dobra, na razie zostawmy to, co jest. Dobra, i po kolei sprawdźmy, co tutaj dało się odblokować. Shinobi, legendarny wojownik z Miko. Dobra. Tutaj też jakieś seciki, ale ciężkawe. Nadbrodnik wojsk nieregularnych. Okej. Ojejku, już czy nagrywam, jaka jest późna pora. Tak się człowiekowi chce spać. Zatrudniające bójstwo. No dużo setów, ale nic, co mnie tak naprawdę by interesowało. No, bo też tutaj nic nie ma. Tutaj coś. Same hełmy, te ciężkie w ogóle ekwipunki. Hełm potrójnego miecza. Okej. Okay. I jeszcze bronię możemy sobie zobaczyć, bo tam jakąś glewię. Glewia zagłady, o właśnie. No niby lepsza glewia, ale z drugiej strony niewiele, bo niewiele, ale lepsza. 497 ma ta. Ta glewia zagłady. 297, tak? Tutaj trochę rzeczy jeszcze powpadało. 297. No a tutaj już nic nie ma. Dobra, moja ma 296. Ale to ma na pełnym naładowaniu. To można wziąć tamtą glewię, powiem wam. 68. Zmniejszone użycie kiki, gdy używasz umiejętności aktywnej, zwiększa ilość zdobywanej ambity, zwiększa obrażenia od umiejętności aktywnych, zwiększa obrażenia zadawane przez cios kończący. Okej. Okay. Dobra. Możemy w takim bądź razie tą glewię sobie wziąć, bo ona jest lepsza. Tym samym jeszcze sobie weźmiemy osełki. Tutaj. Mamy dwie sztuki. Żeby zwiększyć znajomość. I jakie obrażenia zadaje teraz? 500. No tak, to już jest lepsza. Lepsza glewia. Dobra. Coś jeszcze tu chciałem. No właśnie chciałem skorzystać tutaj z tego, z kapliczki i pójść o level. Nie wiem, czasami nie pójść w życie. Czy cały czas walić w tą magię ninjitsu. No tak, broni, siła ninjitsu, liczę ninjitsu. Czy
wejść w życie. Albo umiejętności lekkiego pancerza. Siła ninjutsu plus 1. Dobra, do zręczność do 20 dobijemy. I tyle w tej kwestii. Dobra, no nic, tutaj już mamy wszystko, co bym chciał. Wezmę jeszcze tą truskaweczkę do... A nie, czerwoną lilię. Żeby nam się zregenerował, o właśnie, cały pasek i jedziemy. Wykrywania i teraz sobie, słuchajcie, możemy na spokojnie zwiedzać. Dobra, i pierwsze co to bym chciał, pójść właśnie tam, gdzie są te pająki. Tylko trochę tego jest tam. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam iść. Tam jest jakaś siła. No nic, dobra, jak wpadniemy jakoś bossa czy coś, to po prostu damy się zabić czy coś i będziemy dalej eksplorować. Dobra, pojawił się ten wielki pająk, którego pierwszy raz tutaj widzę teraz w tej grze. Oczywiście on się od pewnego momentu cały czas pojawia w pierwszej części, ale tutaj jest akurat pierwszy raz. O, i fajnie, mamy tego duszka, czy tego Kodamę innej rasy, że tak to ujmę. Dobra, przyjacielu, oczywiście dam ci coś fioletowego, to co lubisz najbardziej, czyli mój dzbanek yokai. Wyrzuć. Amulet tymczasowego opiekuna i owoc miechutki. Bardzo się cieszę. Dobra, ale widzę, że to pewnie nie koniec zabawy z pająkami. No, gdzieś tutaj na ścianach jakiegoś. Spróbuję tego tutaj przywołać. Pięknie. Kolejny eliksir do kolekcji. Podoba mi się to, słuchajcie, że taka czerwona kropa była, ale to chyba ten pająk był tą kropą. Czyli taki silniejszy dosyć przeciwnik. No chyba tak się stało, przyjacielu drogi. No właśnie. Oś tu Mendo. Pięknie. Ktoś tu jeszcze jest. Ale dużo tych przeciwników właśnie było z tych pajęczych główien. Ale chyba reszta towarzystwa jest na górze. No cały czas mi kompas pokazuje wrogów. A ten mały gnojek jest tutaj. Dobra. Dobra. Ładnie. Cyk, eliksir. I cyk. I dobra. I będziemy teraz, słuchajcie, sobie czyścić na spokojnie. Całą tą lokację. I teraz sobie zejdziemy na dół. Tylko że na dole, wiecie, są te gówna. No coś tu łazi. Są te kurcze szczury, czy co to tam jest.
Będę się starał to rozwalić. Dobra, tamten łazi, to bariera. Obrona. Zagłady. No ja mam chyba najlepszą chyba teraz glewię zagłady. To chyba w tym momencie jest najlepsza glewia ever, ale tamten Feniksa też mogła być dobra. No jestem w stanie nie jestem w stanie zwiększyć możliwości jej ataku. Czyli zauważył, tylko nie wiem co. A już wiem. Tu gościu strzelał. Pięknie. Tutaj nic nie ma. Tylko tak. Tamten gościu do mnie mierzy. Ja mu mogę na spokojnie wywalić. Tylko, że tam jest glut. Także wolę mu przejść w cymbał. No właśnie, a tego gluta po prostu rozwalimy. Właśnie, z ataku ognistego. Super. Łączę do karabinu. A tymi właśnie beczkami z wodą możemy niwelować ten skutek dziadowski. Dobra, idziecie z tutaj kodamka. Mam już ostatnie pociski do tego, do... wiecie do czego, także weźmiemy sobie barierę. Jest sobie obronę. Dobra. Dobra. Nie mam staminy już w ogóle. Dobra, udało się go pokonać. Nice. I tak sobie będziemy na spokojnie tutaj czyścić cały ten teren. Dobra. Tylko, że już nie mam amunicji do działa. Niestety, do różnicy. To jest ta zła wiadomość. Dobra, skończył mi się tutaj zwan wykrywania, czyli jedziemy z kolejnym. I tu gdzieś chyba był Kodama, nie? Tylko nie wiem, czy on jest gdzieś. Ja z nim nie muszę walczyć. Już tego nie będę robił. Ale tam jakoś się da dostać, da rady się dostać. Tylko nie wiem jak. A z tej strony, przecież tutaj rozwaliliśmy tego gnoja. To gościu zginął, ale mnie to za bardzo nie interesuje teraz. Dobra, mamy kolejnego kodamkę. Dobra, okej. Czyli ten jest z głowy. Teraz tutaj na szybko jakoś... No bo dobra. Otwierz po sobie może skrzynię. Prawy jaspin. O nie, wziąłem tego. I świeca przywoływacza. Super. No tutaj trzeba po prostu jakoś zeskoczyć. Na tą znajdźkę. To na razie nie jest to w kresie moich możliwości. Gdzieś jest Kodama, ale po drugiej stronie chyba. Może tu się jakoś dostanę, ale nie.
że przejdziemy sobie tu. I tutaj. Może tu da się jakoś zeskoczyć. Nie. Tutaj nic nie zrobimy. No definitywnie tutaj trzeba, słuchajcie, cały ten teren oczyścić, żebyśmy później mogli mieć swobodę tutaj w eksploracji czy w kombinowaniu. Bo widzicie, że tutaj trochę rzeczy trzeba zrobić. A, dobra, tutaj przeskoczę na tą znajdźkę, okej. Okay. Boska gałąź i klucha szlachetnego gnoju. Gdzieś cały czas tą kodamę słyszę, ale nie wiem gdzie. Gdzieś tutaj. Ale tutaj znaczyć może, że jest gdzieś na górze. Pod jakimś ukrytym przejściu. Nie przejdziemy. Dobra, no nic, trzeba dalsze elementy tutaj eksplorować. Nic tutaj nie wykombinujemy, także idziemy tutaj powolutku. Tam dużo było miejsc, gdzie mnie nie było. Na przykład tutaj. Zmienię sobie na karabin i wolę z karabinu do niego strzelać. Nie wiadomo, czy sami tutaj gdzieś nie ma pułapki. Związane z tym, że jest więcej przeciwników. Dobra, kolejne strzały. Co to było? Pająki. Super. Nice. Długi łuk wisteriowy. Na biodnik niezłomności. Eliksir. No, zwiększę sobie obronę. O, towarzystwa to może. Tu może być więcej. Dobra. Panów mamy z głowy. Dużo eliksiru wypadało. Dobra, otworzył sobie tę skrzynię. Miecz Mandry. Włócznia Sasho. Kamindazu to Manari. I oczywiście kubek Hoko. Dobra, i coś tutaj mogę znaleźć. Tutaj mnie nie było. Mogę znaleźć pierdziel. Jeszcze jest ten z Daci. Dobra. Udało się go pokonać. Mnie to bardzo denerwuje, jak przeciwnicy padają na wykończenie blisko moich nóg i wtedy jak chcę wykonać to wykończenie, to moja postać atakuje i przeskakuje. Jest takie irytujące. Wtedy oni szybko wstają i mogą wykonać kontrę. Dobra, zwiększę obronę. Wygląda to, że nie otwiera się z drugiej strony. O, jajku. Dobra, czyli tutaj nie rozwiążemy zagadki. Wołałbym spadł. No, żeby definitywnie się wrócić tam, gdzie skąd przyszedłem. No, weźmy na górę może.
Tu mnie nie było. Osełka i mniejszego wojownika. No właśnie. Święta strzała. Ręczna amunicja. Tutaj też się nie otwiera. Dużo jest takich przejść, że się nie otwierają w ogóle ani z jednej, ani z drugiej. Znaczy na pewno się otwierają tylko z jakiejś strony, tylko że ja zachodzę zazwyczaj od złej. Dobra. Tu jest jakiś sekret. No ta. Teraz muszę się dorwać do tego mechanizmu, którego przekręciłem wcześniej. Strasznie mi to namieszało. Tylko jak? Musi mi definitywnie jakaś droga. Tutaj raczej nie radzę. Może z tej strony jakoś. Nie, to jest kapliczka, to raczej nie. Poczekajcie, tam chyba były jeszcze jakieś drugie schody, co? Już naprawdę tu idzie zgubić. Jezus, kto tu wymyślił ten zamek? Tu przejścia nie ma, nie. Tam to w ogóle żadnego nie ma przejścia. Że wróć z powrotem. Przepraszam, ale nagrywam już to jest odcinek z kolei. No i widzicie, brakuje głosu. Ojejku. Będzie tu się udać teraz. Tutaj są jakieś schody. I tu jest jakaś drabina. Teoretycznie. Tutaj nic nie ma. Możliwe, że coś tutaj znajdziemy. Jakichś przeciwników słychać. No a tu jest to prze... To jest ten przełącznik. No to są kolejne drzwi. Okej. I one się wyjątkowo otwierają. Dobra. Kamień zdobyliśmy. I tutaj znowu muszę przełączyć to dziadostwo. Aha, nie mogę już z tej strony. Bo tylko raz można. No to nie wróży nic dobrego. Czyli musimy w ogóle inne miejscówki znaleźć. Tam byłem. Pytanie, czy tam byłem? Ojejku. A z tej strony jak przejdziemy. Tam jest kodamka. Ale wiadomo, bez przełączników nic tutaj nie ogarnę. Co, przejdziemy od tej strony. To jest kapliczka. Ja pierdykam, jakie to jest pogmatwane. Masakra. Widzimy się po cięciu, słuchajcie, jeżeli jak ogarnę, co tutaj trzeba zrobić, bo naprawdę ja już się zgubiłem.
musi być jakiś sposób, że to, żeby to jakoś na logikę ogarnąć. Ale to już po cięciu, bo mi się już zdecydowanie materiał przedłużył. Dobra, moi drodzy, do czegoś tutaj doszedłem w końcu. Znaczy w końcu. Dobra. Jedyne przejście, jakie tutaj jest, to jest tu. Kurczę, ale nie mam już talizmanu wykrywania, niestety. Skończył mi się totalnie. Także muszę na ślepo tutaj łazić teraz. No nic, spróbujmy odpalić licznik najpierw. Bo tutaj pochodzić. Ale nie, to jednak nie jest ta droga. Czyli dalej muszę szukać, słuchajcie. Jezus. Dobra, moi drodzy, myślałem, że już w ogóle nie znajdę tego pomieszczenia. Jest tak pomerdane, że to jest dramat, ale udało mi się jakoś dojść. Metodą prób i błędów. Jeżeli nie wiecie, to po prostu teraz, a macie z tym problem, to po prostu ja wam już to na szybko pokazuję, jak macie się tu dostać. Idziecie tutaj, tutaj, w tą stronę. Nie spadacie żadne pomieszczenia, żadne dziadostwa. Idziecie, kierujecie się na samą górę. Na samą górę. I patrzcie, tutaj możecie wejść i tutaj macie wajchę, nie? I od razu ją przekręcacie. Boże, ile to czasu mi zajęło. Dobra, to się przekręca. Nie wiem, po co tutaj mogę to kopnąć, ale okej. To już nieważne. I teraz tak, tutaj sobie możemy wziąć eliksir. Dobra, tam to przekręciliśmy. Teraz tylko musimy ogarnąć, jak ma to być dalej. Przeskoczę sobie teraz tutaj. Przejdę sobie tą stroną. Jak mówicie, jak nie wiecie, gdzie przejść, to po prostu musicie przechodzić górą, górą i jeszcze raz górą. Ja po prostu tak samo jak ja straciliście orientację w terenie. Dobra, ja sobie zaskoczę teraz tutaj. Tu jest mechanizm. Tu jest kapliczka, bardzo dobrze. I teraz od kapliczki przejdziemy z tej strony. A i to nawet od kapliczki mogliście bez problemu tutaj przejść. Tylko teraz jak przejść... Oj... Tamtej strony. A dobra, tutaj, a nie, tutaj nie. Powiem szczerze, naprawdę jest tak przekombinowane, że to jest horror. Sobie zajdę jednak dołem. Pójdę do drugiej strony. Też w większości tutaj cały ten przeczyściłem. Dobra, to jest drabina. O, masakra, chyba znowu będę musiał cięcie zrobić. Bo znowu nie wiem, jak wejść na górę. Ja pierdykam. Widzimy się po cięciu. Dobra, to cięcie nie trwało długo. Teraz tak. Fajnie, teraz przechodzimy tutaj.
jeszcze muszę tego jednego Kodamę znaleźć. Pięknie. Pięknie. I kontra pięknie zrobiona. Teraz możemy wejść na górę, ale nie mam już w ogóle talizmanu wykrywania. To jest najgorsze w tym wszystkim, a to jest dojście do bossa. Ale do bossa my nie chcemy dojść. Wiadomo, o co chodzi. Widzicie, ile to jest duchów innych graczy. Także bossa sobie zostawimy na następny odcinek. Ja po prostu muszę znaleźć tą ostatnią Kodamę, która tutaj jest. I sobie jakoś ogarnąć tak, żebyśmy do kapliczki. Słuchajcie, mieli jak najbliżej do bossa. Tak naprawdę to i tak jest solidnie blisko. Dobra, wiecie co? Kapliczka jest po drugiej stronie, czyli tutaj. Dobra, ja sobie odpalę ją, bo nie ma w ogóle nic talizmanów. Teraz wykrywania znowu. Bo muszę ustalić, gdzie jest ten ostatni Kodama. On jest tam. Dobra. I teraz, żeby bez problemu się do niego dostać. Tutaj, tak? Tam już łożą demona, ale on mnie za bardzo nie interesują. Dobra, ale to chyba nie jest ostatni Kodama, nie? Dokładnie, bo jeszcze na mapie widzę któregoś. Jeszcze. Jest jakiś fajny ten. 73. Jakiś gościu. Można sobie z nim zawalczyć. Zrobimy tak. Zrobimy tak. I zrobimy tak. Ciekawe, czy wezmę sekrety po nim. No jasne, że nie wezmę. Jakiś durny błąd. Super. Przynajmniej zyskałem chwałę. No i dobra, i jeszcze tego jednego Kodamę muszę namierzyć. I on jest tak naprawdę... Naprawdę gdzie? Tutaj pod spodem, czy jak? Dziwne. Gdzie jest go słychać, ale... Tam są pająki. Kodama jest niby gdzieś tu. O! Mamy spa. No jest, ostatni. Dobra, mamy to. Moi drodzy, mamy to. Wszystkie Kodamy z tego zadania zostały doprowadzone do Hanamu. Cieszę się bardzo. I tym samym sobie tutaj odpoczniemy przy źródełku. Już w następnym odcinku ruszymy na bossa. Ale tak już mówię, w następnym odcinku to tylko odpoczniemy. Dobra. Otworzymy sobie skrót. I gdzie ten skrót tak naprawdę powinien... już prowadzić dosłownie niedaleko kapliczki. Dobra, on to powinien sobie na spokojnie tutaj wejść. Dobra, ładnie i chwyt. Pięknie. Może tam jest jeszcze jeden kolega.
Ale ważne, że wiecie, że mamy już kapliczki doprowadzone do haramu. Także no mogę się z nim tutaj przywitać. Pięknie. To musiało boleć, ale oczywiście musiał przyleść pająk. Otrzymujesz tytuł Kat Pająk. Yeah. Super, cieszę się. No i powiecie, że tutaj mamy kapliczkę. Dokładnie, moi drodzy. I do bossa będziemy szli tamtymi schodami. Ale jak mówię, to będziemy robić już w kolejnych odcinkach, do których gorąco zapraszam. MaroCobra G na maksymalnych poziomach trudności. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej, jakże innych stań na moim kanale. I dziękuję za każdy wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!